Tak jak przedstawiła mnie Marta, jestem Justyna i od 6 lat pracuję na Facebooku. Wiem, że to brzmi trochę jak wyznanie na grupie terapeutycznej, ale rzeczywiście social media to jest prawdziwe wariactwo. Spotkało mnie to, co Artura Jabłońskiego, mianowicie troszeczkę zmieniłam pomysł na moją prezentację. No bo z tym Facebookiem to nie tak prosto, tak naprawdę. Na pewno wielu z was spotyka się z takim twierdzeniem, że Facebook się kończy, Facebook umiera. No, nawet naukowcy twierdzą, że dotrwa tylko do 2017 roku. Ale najnowsze dane, które zostały opublikowane przez Facebooka w grudniu 2015 roku dotyczące Polski, tego jakby zdają się nie potwierdzać. Tak? Wygląda na to, że cały czas jest tendencja wzrostowa, może nie taka jak kilka lat temu, ale jest. Mamy 14 milionów użytkowników, to jest naprawdę niesamowity wynik. No więc teoretycznie tego końca nie widać. A może jednak widać. Otóż przez te moje 6 lat pracy na Facebooku i nie tylko, jakiś czas temu nieśmiało wkroczyła w nasze życie era mobilu, jak to wszyscy zwykli nazywać. Pewnie większość z was ma smartfony. Ktoś nie ma smartfona na sali? Okej, okay. Czyli mamy erę mobile, bo podniosły ręce chyba tylko 3 osoby. Przez to, że mamy smartfona w kieszeni i tak naprawdę korzystamy z internetu w zupełnie już inny sposób, do głosu zaczęły dochodzić inne aplikacje, inne konkurencyjne dla Facebooka aplikacje społecznościowe. Niektóre z was na pewno są znane, wam są znane, pojawiały się już tutaj Instagram, Twitter, ale mamy aplikację Vine. Ktoś używa Vine'a? Okej, okay, ktoś używa. Vine, aplikacja, która pozwala na tworzenie 6-sekundowych, bardzo kreatywnych filmików. Mówi się, że 6 sekund dla internetu, jeżeli chodzi o materiał wideo, będzie tym, czym 30 sekund dla telewizji, więc jest to rzeczywiście prawdopodobnie przyszłość, jeżeli chodzi o takie materiały. Jest aplikacja Periscope, ktoś używa? Okej. Okay. Aplikacja, która zrewolucjonizowała transmisję na żywo. Dzięki niej możecie transmitować każde swoje wydarzenie, każdą rzecz, którą sobie wymyślicie w czasie rzeczywistym, wyjmując smartfona z kieszeni i przykładając do niego palec. No i oczywiście jest Snapchat. W moim pokoleniu jest takie powiedzenie, że jesteśmy za starzy, za młodzi na śmierć, a za starzy na Snapchata. Ja się akurat tak staro chyba jednak nie czuję, bo Snapchata używam w komunikacji z moim dzieckiem, które bardzo intuicyjnie podchodzi do tego narzędzia i właściwie żadne inne go nie interesuje. I dlaczego o tym mówię? Mamy 14 milionów użytkowników na Facebooku. Spróbujmy do nich dotrzeć. Nie jest to takie proste. O czym się przekonają uczestnicy moich warsztatów, w którym będę opowiadała o reklamie na Facebooku. I właśnie, nie jest to już takie tanie. Natomiast te aplikacje, mimo że nie zgromadziły aż takiej publiczności, bo żadna z nich nie może się pochwalić takim wynikiem, tak naprawdę w wielu przypadkach dużo bardziej angażują swoich użytkowników. I w wielu przypadkach też mają taką konkretną grupę docelową, tak? Jeżeli chcemy mówić do młodych osób, a takich też warto zainteresować kulturą, no to o tym Snapchacie nie można zapominać i można naprawdę zrobić fajne akcje za jego pomocą. Również pozostałe media warto włączyć w swoje plany związane z działalnością w społecznościach. Wybrałam dla was 3 case'y. I nie do końca, nie wszystkie są związane z kulturą, ale zrobiłam to celowo, ponieważ uważam, że tak naprawdę generalnie warto oglądać dobre kampanie, jeżeli chce się reklamować swoje działania, swoje instytucje.
Myślę, że oglądanie dobrych kampanii jest zawsze inspirujące. Poza tym podpasowałem i bo chcę wam przemycić pewne tezy, do których jeszcze dojdziemy poprzez tą prezentację. Pierwsza kampania to jest kampania zrealizowana dla WWF, to są świeże kampanie, generalnie też bardzo takie nagradzane w 2015 roku. Kampania, z którą może mieliście okazję się spotkać, ona właśnie została, jakby punktem wyjścia był Snapchat. Snapchat, który słynie z tego, że wszyscy tam sobie robią selfie, relacjonują swoje życie, pokazują jak wyglądają, jak są ubrani tego dnia i ta moda na selfie i na Snapchacie to jest w ogóle absolutny szczyt. Postanowiono uświadomić za pomocą tego trendu na selfie kwestie związane z gatunkami zagrożonymi wyginięciem i powstała taka kampania Last Selfie, jak tu widzicie. Użytkownicy, którzy śledzili profil WWF na Snapchacie, dostawali takie zdjęcia, to może być moje ostatnie selfie. I oczywiście, co się działo, przechwytywali te zdjęcia i szerowali. Widzicie tutaj wyniki kampanii, ja nie będę już ich teraz odczytywać, bo każdy sobie to może przeczytać. Natomiast co jest ważne w tej kampanii? Ona się bardzo rozeszła przede wszystkim na Twitterze i we wszystkich innych mediach społecznościowych. Bo teraz nie ma już tylko akcji na Facebooku. Dlaczego ja musiałam zmienić jakby podejście do mojej prezentacji? Bo jak wpiszecie sobie w Google fajne akcje na Facebooku, to raczej podpowie wam wyszukiwarka fajne akcje w społecznościach. Facebook jest uzupełnieniem komunikacji i rzeczywiście jest tą podstawą, po którą większość z was już pewnie sięgnęła kiedyś. Natomiast w tej chwili media społecznościowe się bardzo przenikają i jeżeli chcemy robić coś naprawdę fajnego, co chwyta i dociera do różnych osób, to trzeba o tym pamiętać. I tutaj właśnie wyszli ze Snapchata, a tak na dobrą sprawę największy szał kampania zrobiła na Twitterze, docierając prawie do połowy użytkowników Twittera na świecie. Druga, i tu jeszcze tylko taka jedna dygresja, właśnie wykorzystanie tego trendu na selfie. Warto w swoich działaniach obserwować, jakie są trendy i je wykorzystywać, bo to zwykle jest coś, co ludzie bardzo chętnie i łatwo podchwytują. Jakiś czas temu prowadziłam szkolenie dla bibliotekarzy, no i rozmawialiśmy o trendzie na book selfie, tak? Świetne zdjęcia można znaleźć na Instagramie, naprawdę szałowe. Polecam sobie pooglądać, jeżeli kogoś to interesuje. Druga kampania, którą dla was wybrałam, jest związana z promocją miejsca. Był ktoś w Estonii? No, nawet całkiem sporo osób, ale myślę, że jeszcze będzie więcej takich, którzy pojadą, jak to zobaczycie. To jest kampania, która ma na celu promocję miejsca, w tym wypadku państwa, ale można ją tak naprawdę przełożyć na bardzo różne obszary. Również kampania, która wykorzystuje różne kanały i w żaden sposób nie odnosi się do jednego kanału. To, co zaraz zobaczycie na filmiku i co jest fajne i o czym była tutaj już mowa, kilku moich poprzedników o tym powiedziało, warto w swoich działaniach wykorzystywać influencerów, czyli takich ambasadorów czy kuratorów treści, jakkolwiek by tego nie nazwać. Ta kampania jest w całości oparta właśnie o wykorzystanie innych osób, bo tak, powiecie, tworzenie treści jest trudne, tak? No, wrzucanie czegoś gdzieś na Instagram i na Twittera i tak dalej, ale zawsze można posłużyć się swoją społecznością. Jest taki trójmiejski blog, Róbmy Dobrze, polecam wam, bo to jest blog o kulturze. I oni na przykład co tydzień pozwalają ukraść swojego Instagrama innym osobom. I to jest szalenie ciekawe. Ja z tygodnia na tydzień czekam, kto się tam pojawi i kto będzie wrzucał jakie zdjęcia. Przez to ten Instagram jest różnorodny, a przy tym pokazuje tak naprawdę za każdym razem jakąś ciekawą historię. Poproszę teraz panów, gramy. Zobaczcie, jak to zrobili w Estonii. Estonia. Positively surprising. Why is it so hard for the Swedes to believe that?
Obviously, our old town is stuck in medieval times, but for the Swedes to believe that our way of living and our culture are stuck in the old, boring Soviet times? Ouch. That hurts. The Estonian Tourist Board, together with Tallink, the biggest company that brings Swedes to Estonia, came up with a plan to change that. When it comes to travel tips, Swedes mainly tend to believe fellow Swedes. So we decided to let them do the job for us. 97 Swedes, our social media ambassadors, were brought to Estonia as a tribute to Estonia's 97th birthday and to give them epic experiences of the country that would be too cool not to share. We gathered the best ideas from all over Estonia through an open call and then added a little something extra to make them truly epic. For instance, Swedes might have heard about us being a singing nation, but they never imagined it would be possible to see the place where the festival is held by swinging under its huge arch. They must have known we ran marathons, but they never dreamed of warming up with our prime minister. They might have guessed that we have diving options, but never realized we offer the possibility to dive into the only underwater prison in the world. They knew that we eat pork and potatoes, but had no idea how creative we really are when it comes to the culinary arts. And by visiting our most ancient attraction, the unique medieval old town, they never expected to be sweeping its chimneys by the end of the day. This is epic Estonia. The results of the campaign were amazing. We were everywhere. The ambassadors loved us. Papers wrote, bloggers shared, Facebook liked, Instagram appreciated. Social media delivered results to be proud of, and traffic to visit Estonia from Sweden skyrocketed. So, with all the love and respect in the world, in your face, Swedes, we are positively surprising. Jak widzicie, właśnie przede wszystkim kampania powstała w oparciu o ambasadorów i rozniosła się bardzo szeroko po mediach społecznościowych. Nie było właściwie takiego kanału, w którym by się nie pojawiła. Ja poproszę następny slajd w takim razie, bo sama nie mogę. Ostatnia kampania, którą dla was wybrałam, jeszcze będę wracać do tych case'ów, o których mówiłam w podsumowaniu. Ostatnia kampania jest już stricte związana z kulturą i z promocją teatru. Tym razem przenosimy się na Węgry. Także będzie trochę trudno językowo, ale nie do końca. Teatr czy komputer, tak? Młodzi ludzie nie do końca wybierają teatr z różnych względów, bo się nie da przewinąć, tak? Albo nie da się dać lajka. No moi synowie mają największy problem z tym, że jak jest jakiś fajny żart na scenie, to nie można go powtórzyć. I jakoś trzeba ich zachęcić do tego, żeby poczuli tą magię teatru i tutaj kampania właśnie z Węgier, która właśnie przeniosła teatr do mediów społecznościowych i tu też chciałabym, żebyście zobaczyli, jak to zostało zrobione. Poproszę, gramy, dziękuję. Jeszcze...
jak widzicie, kampania oparta o GIFy, czyli ruchome obrazki, które można dzielić w internecie. I zawojowała, podbiła serca użytkowników. Te GIFy są cały czas dostępne na stronie, więc jak potem udostępnię prezentację, możecie sobie z nich korzystać. Są naprawdę bardzo fajne i węgierski nie stanowi aż takiej bariery językowej, bo widać po emocjach, co wyrażają. I znowu mamy kampanię, która oparta była o różne media społecznościowe i przeniosła się także do mediów tradycyjnych, bo dobrze zrobiona kampania w mediach społecznościowych ma bardzo dużą szansę teraz zaistnieć również w mediach tradycyjnych. Sami pewnie widzicie, jak często media tradycyjne cytują coś, co pojawiło się na Twitterze, czy może rzadziej na Facebooku, ale cytują media społecznościowe, trochę się te role odwracają, więc dobrze zrobiona kampania na pewno ma szansę zaistnieć również w tych mediach, do których może jest trudniej się przebić z przekazem. No i tak, zobaczyliście trzy case'y. To nie były niskobudżetowe kampanie, oczywiście. To są kampanie zrealizowane przez agencje, dość duże, które na pewno sporo kosztowały. No i ogarnięcie takiej ilości platform społecznościowych, o których powiedziałam, na pewno wydaje się wam trochę przerażające. Natomiast którędy do sukcesu, tak? Tak sobie tutaj postawiłam pytanie. Nie jest niemożliwe zrobienie podobnych rzeczy. Jesteście kreatywni, macie na pewno dużo fajnych pomysłów. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym wam uzmysłowić i przekazać, to właśnie przede wszystkim to, że nie można się już w tej chwili zamykać wyłącznie na Facebooka. Trzeba się otworzyć na inne możliwości. Ja wiem, że czasu jest mało, że część z was w swoich instytucjach prowadzi Facebooka poza jakimiś swoimi dodatkowymi obowiązkami. Nie macie od tego dużej wyspecjalizowanej agencji, ale i wiem, że często to jest trudno szefom uzmysłowić, natomiast no, takie są realia. Jeżeli chcecie być w tych społecznościach, a uważam, że jest to absolutna konieczność w dzisiejszych czasach, szczególnie jeżeli docieramy z przekazem, chcemy dotrzeć do tych młodszych, tak? To jest to niezbędne. No to jaką ja widzę receptę na to? Social Media Ninja wam nie wystarczy. Kiedyś mówiło się właśnie o tej postaci w kontekście takiej osoby, która ogarniała tak zwane internety i robiła wszystko we wszystkich możliwych miejscach. Teraz rzeczywiście trzeba postawić na kreatywność i zrealizowanie takich kampanii, jak te, które wam pokazałam, ono wcale nie musi być wysokobudżetowe i niemożliwe nawet dla was, jeżeli robicie to sami bez wsparcia dużej agencji. Natomiast no, musicie zbudować drużynę po prostu, w której każdy będzie miał jakąś specjalną moc i podchodzić do tematu jak najbardziej kreatywnie, zastanawiać się, co, gdzie może przenikać i w jaki sposób można ten przekaz w różne miejsca, tak? No tak, bo ja uważam, że bardzo podobne rzeczy można zrobić niekoniecznie angażując dużą agencję, tylko zebraniem kilku kreatywnych osób, które pracują w waszej instytucji i zastanowieniem się, jak i co można zrobić, tak? W każdym miejscu, wiadomo, oczywiście są różne ograniczenia, tak? Ja z tym nie dyskutuję, natomiast są miejsca, gdzie jest więcej osób, jedna lubi robić zdjęcia i może chętnie się zajmie Instagramem, albo przynajmniej znajdzie na niego jakiś fajny pomysł. A druga bardziej Facebookiem, tak? Zmierzam tylko do tego, że rzeczywiście już w tej chwili opieranie się na samym Facebooku jest bardzo trudne i mało efektywne tak naprawdę, jeżeli nie dysponujemy właśnie budżetem, w związku z czym trzeba wychodzić w inne obszary. I tego wam życzę i powodzenia i pamiętajcie, że hashtag rządzi światem teraz. Dziękuję.